Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA 5, GTA Online. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Wiecie co? Tylko moja suka wie, skąd pochodzi ptasie mleczko. Powiem wam, co ostatnio zrobiłem. Będziemy dzisiaj tuningować auto, jedno. Mam trochę kasy. O, ponad... no, trochę tam mam. Dobra, myślałem, że mam mniej, ale jest spoko. Turismo zrobiłem sobie na mat, czarny mat, ale słuchajcie, widziałem fajny kolor, na jak grałem w singlu w poprzednim odcinku, jak robiłem tryb fabularny ogólnie, no to tam właśnie stało takie fajne Turismo, ja w tych kolorkach chciałbym je sobie właśnie zrobić. Lambosa też dałem na czarny mat, bardzo ładnie wygląda moim zdaniem. Ale dzisiaj chciałbym się zająć Aderem, czyli jednym z najszybszych samochodów w tej grze. Chociaż, zobaczcie, on ma, tutaj patrzymy tę statystykę i można powiedzieć, że Turismo ma bardzo podobną prędkość maksymalną. Ale zobaczmy tutaj, tutaj Ferrari też ma bardzo podobną prędkość maksymalną. Chociaż to Ferrari należy do grupy samochodów sportowych. A Ader należy do grupy samochodów, super samochodów w tej grze. I zobaczcie, że przyspieszenie jest tutaj mniejsze, ale ten samochód nie ma włożonej żadnej modyfikacji osiągów. Jest tutaj włożona tylko modyfikacja, moi drodzy, obniżenie, prawie chyba przedostatnie i ostatnie przyciemnienie szyb. Dałem tutaj także kolor nocny fiolet. Natomiast chciałbym z wami przetestować ten tuning wizualny, taki może bardziej hardkorowy. Ogólnie auto bardzo mi się podoba. Jest to oczywiście imitacja Bugatti Veyrona w tej grze. I bardzo mi się podoba tył tego auta. Bardzo przypomina Bugatti Veyrona. Przód też. Ale może nie do końca bok auta. Ale ogólnie jest bardzo ładne. I okazuje się, że w GTA ono wcale nie jest takie popularne. Może kiedyś było wcześniej, ale nie teraz. Ludzie się po prostu na tym wozie poznali chyba. I jest jeden mankament tego wozu. Po prostu samochód bardzo ciężko się prowadzi. Jest bardzo skoczny, można tak powiedzieć. Na zakrętach ciężki do opanowania nieraz, cholera. Niestety uszkodziłem troszeczkę, ale to nic. I zdarza się, że na małym wyboju gdzieś tam polecimy po prostu, o, na przykład już się dzieją dziwne rzeczy. Specjalnie tak mocno skręcałem, ale da się to opanować. Samochód jest naprawdę fajny, lubię nim jeździć, bo jest właśnie ciężki do jazdy, a ja lubię takie samochody, które no po prostu sprawiają, że musimy się troszeczkę przy nich postarać, żeby jechać dobrze. No i jesteśmy w tunerze samochodowym. Nie wiem, czy tyle kasy wystarczy mi na tuning. Pancerz. Może zacznijmy najpierw od wyglądu. Tak naprawdę nie ma tu za dużo opcji do tuningowania, niestety. Szyby i zawieszenie to jest chyba jedyna z rzeczy, które możemy tutaj zmienić, ale możemy sprawdzić, jak będą statystyki się tutaj polepszać wraz z wkładaniem kolejnych części. Zobaczcie teraz, że w ogóle nie opłaca się wkładać tutaj według statystyk hamulców ulicznych, bo dopiero hamulce sportowe, które kosztują tylko 7000 dolarów więcej, dają większego kopa. I wcale nie jest to takie... no właśnie. Wcale nie jest to taki duży kop, żeby to sobie wsadać tutaj. Natomiast silnik... z silnikiem jest tutaj lepiej. Zobaczcie, że przyspieszenie na czwartym poziomie już wzrasta praktycznie do maksimum, a na drugim poziomie wzrasta znacznie. Bierzemy. Klaksony, światła. Czy ja mam te światła już wsadzone? Nie. Bierzemy ksenonowe. Neony. Myślicie, żeby dawać tu neony? Nie wiem, czy ten samochód... to jest egzotyk w sumie. Przód i tył. Tak się zastanawiam. Nie, na razie zostawimy. Piszcie mi w komentarzu, czy pasuje do tego auta według was neon, a ja później to sobie zmienię sam dla siebie już. Lakierowanie. Właśnie dałem tutaj nocny fiolet. Jest tutaj też kolor dodatkowy, można sobie wybrać.
I są to takie paski po prostu. I moim zdaniem jest to lipa. Jest tu spoiler, ale niestety on się nie wysuwa, a powinien. W sumie jest to Bugatti Veyron, a w Bugatti Veyron ma, zobaczymy ile będzie, 311 tysięcy bym dostał za jego sprzedaż. Zawieszenie mam, no właśnie, prawie przedostatnie. Skrzynia biegów. No tutaj troszeczkę się przyspieszenie zwiększa, kupujemy. Turbo. Najfajniejsza modyfikacja, przyspieszenie wzrasta do maksimum. I prawdopodobnie zmieni się także dźwięk samochodu. Koła. Kół tutaj nie zmieniałem, ale mógłbym jakieś sobie tutaj pozmieniać. Kule odporne, damy czarny dym i rodzaj kół, luksusowe, patrzymy. I teraz tak, w tych kołach, które są, o kurde, to chyba będzie lepiej wyglądać niż fabryczne. Zobaczcie, te są koła z dystansami chyba, one wystają troszeczkę poza karoserię. Nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądało. Jak myślicie? W Bugatti Veyronie ten samochód jest ogólnie i tak w cholerę szeroki już. A takie wystające koła mogą troszeczkę popsuć nam wygląd, jak myślicie? Z przodu może tak nie wystają, ale z tyłu jest to widoczne. Nie? Nie wiem, a zobaczmy inny rodzaj felg, lowrider na przykład. Nie, to zupełnie nie pasuje. Zmniejsza się też szerokość koła prawdopodobnie. Tego tutaj nie widać, bo niestety nie mogę zajrzeć jakby pod spód. Chociaż może mi się wydaje tylko. Dobra, weźmy sobie może jeszcze sportowe, zobaczymy. Wow. Nie wiem, wydaje mi się, że... Ale to może jest złudzenie optyczne. Wydaje mi się, że te z tyłu felgi są jakby troszeczkę bardziej wklęsłe. Ale mówię, może mi się wydawać. Nie? Chyba troszeczkę tak jest. Ciekawe. No ale znowu, one wystają. Nie wiem, czy to jest dobra opcja tu je ładować. Zresztą, zobaczcie, jaki duży cal jest w tym samochodzie. Ojej. Naprawdę, to są bardzo duże koła, felgi. Standardowe nie do końca mi się podobają i na pewno jakieś inne sobie wybiorę. Tylko znowu tak. Ojej. Tylko znowu nie wiem, które, no. Zobaczymy od SUV-a, jak wyglądają. O! To wygląda ciekawie. Takie. I byśmy je dali na czarno. Niby odsuwa, a moim zdaniem nawet pasują do tego Bugatti Veyrona. Tylko nie wiem, które by tu... Myślę, że te są fajne. Biorę. Pomalujemy je na czarno. Jeśli się da. O cholera. Nie no, da się na pewno gdzieś tutaj... O, dodatki, kolor kół. Właśnie o to mi chodziło. Co, jakby tu pomalować? Jest jakiś taki ciemny, fajny kolor, który by mi pasował do nocnego fioletu. Jest nocny fiolet. Ale chciałbym coś innego. Nie chciałbym, żeby cały samochód był w tym nocnym fiolecie. Może koła damy po prostu czarne. Nie? Dodatki już mamy, dobra. Szyby już mamy. No i tyle. Możemy teraz zwiększyć pancerz. Okej. Hamulce. Dobra. Silnik mamy. O, klaksony niepotrzebne. No i te neony. Piszcie mi, co myślicie o neonach. No i mój brum brum wygląda sobie tak. Nie wiem właśnie, co z tymi felgami. Zobaczmy, czy one bardzo stają. Nie aż tak super bardzo. Może troszeczkę. No ale dobra. Jak to teraz chodzi? Słychać tą sprężarkę. Wow. Przyspieszenie jest troszeczkę lepsze, tylko tak. Nie mogłem zainstalować sobie tutaj żadnego spoilera, no bo niby jest ten fabryczny, który powinien się wysuwać wraz ze wzrostem prędkości, co mamy na przykład w T20.
To jest taki sportowy wóz i tam się ten spoiler wysuwa, a tutaj niestety nie, a powinien. I to mnie bardzo, bardzo boli. No dobra, sprawdźmy sobie w takim razie prędkość maksymalną. Niestety nie mam... O właśnie, tutaj jedzie T20. I T20, w T20 się ten spoiler wysuwa, u mnie niestety nie. I to mnie, jak mówię, boli. Ale prędkość maksymalna, nie wiem właśnie jak to zmierzyć. Musiałbym wziąć udział w wyścigach. Nie wyścigach, w tym evencie online, gdzie jest właśnie pokazana prędkość maksymalna. Moim zdaniem, a czy tak, ścigałem się już z jakimś samochodem, chyba z Kurumą. Kuruma nie jest to najszybszy wóz, ale bardzo szybko ją doganiałem, można tak powiedzieć. Zobaczymy, czy T20 mnie teraz dogoni na tej autostradzie. Teraz już jadę na ostatnim biegu prawdopodobnie. I T20 chyba jedzie tą samą prędkością co ja, chociaż zdaje się, że T20 jest dużo lepiej ulepszone niż mój, nazwijmy to, Bugatti Veyron. T20 to jest oczywiście samochód, imitacja w GTA. No. McLarena P1. No i zobaczcie, zdaje się, że troszeczkę, nie no, może tą samą prędkością jedziemy. Ciężko dokładnie stwierdzić. Może odrobinę szybciej, ale niedużo. No, troszeczkę się tam jakoś oddalam od tego samochodu z tyłu. Więc być może właśnie samochód, który posiadam, czyli Adder, jest to najszybszy wóz w grze na obecną chwilę. Z hamowaniem nie wiem, czy jest duży problem, bo jeszcze tak naprawdę dużo nim nie jeździłem, ale mówię, problemy w sterowaniu są dosyć spore. Jeśli zastanawiacie się nad jakimś super samochodem uniwersalnym, myślę, że Adder nie jest dobrym rozwiązaniem, no bo możecie mieć właśnie problemy podczas, nie wiem, uciekania czy coś w tym rodzaju, bo po prostu... Wow. No bo po prostu wylecimy gdzieś tam. Żeby wam to zademonstrować, może chodźmy sobie w jakieś takie miejsce. Tutaj są w miarę takie nierówne drogi. No i dobra, wjeżdżamy w takie troszeczkę pofałdowane asfalty, można tak powiedzieć. I zobaczymy, jak sobie tutaj Adder poradzi na zakrętach. Troszeczkę rzuca, ale to było jeszcze w miarę do opanowania. Tutaj jeszcze w miarę. Trochę ja się pojechałem. Turismo bardzo dobrze sobie radzi na zakrętach. Jest to dosyć szybki wóz. Przez wielu graczy właśnie chwalone za parametry jezdne. Ale Adder, no, musimy ostro tutaj hamować na zakrętach. Chociaż ja też źle podszedłem. Dobra, tu mamy takie coś. Jak sobie radzi? O, właśnie w takich miejscach czuję się niepewnie w Adderze. On tak ma zdolność do tego, aby wylatywać z zakrętu. Także... No jest to problem. Trzeba się po prostu postarać, aby nic... O, może tutaj wam pokażę. O! Właśnie o tym mówiłem. On tak lata w powietrzu. What the fuck? O, i tu jest to właśnie miejsce, ta bogata dzielnica. O, ciężko jest na tych zakrętach, naprawdę. Tutaj Turismo dużo lepiej bym sobie poradził. Skręcałem teraz na maksa w prawo, a i tak tego trafika nie mogłem ominąć. Gdzie w Turismo bym spokojnie ominął tego trafola. Trzeba by jeszcze zbadać w jakiś sposób te samochody względem siebie, to znaczy nie mam jakby punktu odniesienia, no bo mówię, nie ma ani prędkościomierza, ani jakiegoś konkretnego toru, który mógłbym przejechać w dobrym czasie. Skok kaskaderski nieudany. Więc ciężko mi tutaj jakby to zbadać, ale pomyślę nad tym, żeby porównywać te samochody. Na obecną chwilę mogę wam tylko o tyle powiedzieć, że w odczuciu moim Adder jest takim wozem ciężkim do prowadzenia i trzeba się do niego troszeczkę przyzwyczaić. Natomiast ja go lubię właśnie ze względu na to, że jest ciężki do prowadzenia. I jest to takie trochę wyzwanie, wiecie? No nic. Taki mały tuning samochodu Adder w GTA 5. Ojej, trochę go zmasakrowałem od tego testu. No ale trudno. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.